Dzisiaj dla rolników przeprowadził Pan bardzo interesujący wykład na temat ochrony odmian, badań tych odmian w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym, ale widzimy, że rynek w Polsce ziemniaka się zmienia, zmieniają się gospodarstwa. Czy warto rolników namawiać do uprawy ziemniaka? Kategorycznie tak, Panie Piotrze, z jednego zasadniczego powodu. Polskie rolnictwo przechodzi metamorfozę. Z każdym rokiem coraz bardziej do głosu dochodzą uprawy precyzyjne. W precyzyjnym rolnictwie, bardzo wyważonym, światły rolnik winien wie, czego chce i korzysta z dobrodziejstw, między innymi porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, na którym są zlokalizowane te odmiany, które są najlepiej przystosowane do warunków klimatyczno-glebowych, między innymi województwa świętokrzyskiego, w którym dzisiaj się znajdujemy. Mają rację uprawy oparte o wiedzę, ale przede wszystkim przez odmianę. Odmiana stanowi podstawowy punkt wyjścia, materiał, dlatego że już integrowana ochrona roślin, uprawa z 2014 zobowiązuje nas do jednej rzeczy. Podstawową rzeczą jest odmiana. Właściwy dobór odmiany do moich warunków klimatyczno-glebowych spowoduje, że ja osiągnę pewien dochód na hektarze. Właściwie dobrana odmiana z jej walorami smakowymi, wyglądem jest możliwa do sprzedania w coraz bardziej zaciskającym się rynku. Ale mają rację bytu właśnie precyzyjne rolnictwo, na czas zaaplikowane pestycydy, ochrona tak, aby można było jak największy koszt. Prawdą jest, że czeka nas Zielony Ład. Musimy nie intensyfikować technologię, między innymi właśnie uprawy ziemniaka, ale dążyć do tak zwanego złotego środka. Pogodzić zdrowotność otrzymanego produktu z hektara, tej bulwy, z tym, żeby jak najmniej schodzić ziemniaka. Nie maksymalizacja plonu, ale może jego jakość, smakowitość, takie rzeczy będą mieli w przyszłości znaczenie. No i na pewno mają rację bytu takie uprawy, dlatego że z każdym rokiem rośnie specjalizacja w danej dziedzinie. I tylko ludzie, którzy sprostają wymogom dobrego produktu, dobrej jakości, będą mieli po prostu coś do powiedzenia na rynku, czy to lokalnym, czy hurtowym. Przyszłość sektora ziemniaczanego w Polsce jawi się niezbyt, tak bym powiedział, łatwo, ale jest to wszystko oczywiście w naszych rękach. Na pewno będą zmiany wywołane obecną chociażby sytuacją, inflacją, wysokimi cenami nawozów, środków ochrony, źródłami energii itd., itd. Wiemy o tym doskonale, że następuje jak gdyby przetransferowanie tej produkcji ziemniaka. Następuje z jednej strony koncentracja produkcji, profesjonalizacja. Ciężko będą miały gospodarstwa mniejsze. Dla nich jakąś tam szansą będą na pewno produkcja ekologiczna, zrównoważona, rynek taki bezpośredni, krótkie łańcuchy dostaw, to jest to. Natomiast tutaj dla profesjonalistów w większej skali, oczywiście rozwój przetwórstwa spożywczego, konfekcjonowania i temu podobne. To jest jeden aspekt. Drugi, który najbardziej doskwiera polskiej branży ziemniaczanej, to jest brak eksportu. Wiemy o tym doskonale, że paramy się z programem dla polskiego ziemniaka. Niestety efekty tego programu, który rozpoczął się w 2018 roku, nie są duże. W niektórych przypadkach nawet są, bym powiedział, prawie że bliskie zeru, chociażby opracowanie tego testu szybkiego wykrywania bakteriozy. Musimy, Inspekcja Ochrony Roślin musi stanąć na wysokości zadania i musi doprowadzić do takiej sytuacji, żeby polski producent ziemniaka, polski handlowiec miał dostęp do takiego testu paskowego, do szybkiego wykrycia, co by spowodowało, że wiedziałby, jakim towarem dysponuje, czy sadzeniakami. Głównie chodzi o ten materiał
do wysadzania, czy on jest wolny od bakteriozy, czy nie. W przeciwnym wypadku no, to będzie się wszystko rozmijało. Wiemy o tym doskonale, że w ciągu najbliższych 5 lat Polska będzie postrzegana w ramach Unii Europejskiej jako kraj wysokiego ryzyka. I to nas będzie stawiało troszeczkę w boku, jeśli chodzi o obroty międzynarodowe ziemniakami. To jest kwestia rynku. Natomiast jeśli chodzi o technologię produkcji, nie ulega wątpliwości, że najważniejszym wyzwaniem to są zmiany klimatyczne, a więc inwestowanie w deszczowanie, w nawadnianie w ogóle plantacji ziemniaka, ale podporządkowane to musi być wszystko takiej zrównoważonej technologii produkcji. Monitorowanie, korzystanie z systemów wspomagania decyzji, bo wiadomo, że wszystkie środki produkcji są dość no, na wysokim poziomie, jeśli chodzi o ich koszty. W związku z tym musimy bardzo umiejętnie nimi zarządzać, tak w zakresie nawożenia, tak w zakresie ochrony, tak w zakresie również tego nawadniania. Musimy śledzić, monitorować jak gdyby ten stan i odpowiednio no, przygotowywać się i wdrażać do produkcji. Na pewno większą szansę będą miały te gospodarstwa o większej skali produkcji, ale ja bym uważał, że siłą polskiej branży ziemniaczanej będzie ta mnogość, czyli i w gospodarstwach, żeby ten ziemniak pozostał w mniejszych gospodarstwach, średnich. Wiemy, jaką mamy strukturę agrarną, wiemy, że dominuje gospodarstwo rodzinne i dla każdego powinno być miejsce w tej chwili dla ziemniaka w tym sektorze naszym. Dziękuję bardzo. Wyzwania, jakie mamy obecnie w ochronie roślin w aspekcie Zielonego Ładu, no, stoją przed polskimi rolnikami. Jak wiemy, Unia Europejska planuje obniżenie stosowania środków ochrony roślin o 50%, podczas gdy jest taka, powiedziałabym, nierówność w stosowaniu środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Jedne kraje mają ponad 8,8 kg substancji aktywnej, a Polska no, zaledwie powyżej 2 kg, więc wyobraźmy sobie, że jeżeli teraz obniżenie nastąpi równo dla wszystkich o 50%, no to tamten kraj będzie miał jeszcze ponad 4, a my to już zaledwie 1. Ale to tak, powiedzmy, że mam nadzieję, że do takich ekstremalnych zjawisk tutaj nie dojdzie, że będzie to taka dyskusja na poziomie Unii Europejskiej, aby po prostu znaleźć to właściwe rozwiązanie dla każdego kraju. Natomiast aspekt wycofywania substancji aktywnych widzimy coraz bardziej w ziemniakach, gdzie zubaża nam się zakres tutaj mechanizmów działania do tego, żeby zmieniać środki ochrony roślin, aby przeciwdziałać powstawaniu zjawisku odporności. Jeśli tak dalej będą wycofywane te substancje aktywne, no to możemy dojść do takiego stanu rzeczy, że niestety no, to zjawisko odporności będzie nam tutaj narastało. Innym aspektem jest chociażby produkcja sadzeniaków w naszym kraju. Na dzień dzisiejszy nie mamy efektywnych środków do desykacji. Z tym borykają się plantatorzy, a tempo zasychania przy tych środkach, które dzisiaj są zarejestrowane, jest zbyt długie, co stwarza właśnie ryzyko występowania zarazy na bulwach, porażenia m.in. przez bakterie powodujące czarną nóżkę, więc jest jeszcze bardzo wiele rzeczy do zrobienia w polskiej branży ziemniaczanej i nie tylko. Dziękuję bardzo.